Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Rozbudza emocje, wywołuje kontrowersje, szokuje. W olsztyńskiej galerii BWA rozmawialiśmy o feminizmie i kobiecości we współczesnej sztuce. Jak dzisiaj jest postrzegana kobiecość w sztuce? To postrzeganie się zmienia trochę na przestrzeni ostatnich lat, dekad może? Tak, zmienia się i wydaje mi się, że na lepsze, aczkolwiek w tej chwili nie wiem właściwie, jak będzie sztuka kobieca wyglądała, przypatrując się realiom politycznym, chociaż z drugiej strony mam nadzieję, że stanie się jeszcze bardziej ostra, bardziej drapieżna, bardziej krytyczna i bardziej zaangażowana, bo to też tak działa. Natomiast ewidentnie się zmieniło, poprawiła się sytuacja, przyglądając się temu, co się działo do lat 70. XX wieku, to właściwie kobiety nie istniały w sztuce. Kobiety nie mogły się edukować i to był główny problem tego, że kobiet w sztuce nie było. Sztuka, która jest feministyczna albo z feminizmu czerpie, musi szokować, musi trochę bulwersować, czy już tak niekoniecznie jest? Ja uważam, że sztuka jest od tego, żeby wstrząsała odbiorcą, czy widzem, czy uczestnikiem. Sztuka ja bardziej cenię sztukę zaangażowaną i sztukę, która bije po twarzy odbiorcę, niż sztukę, która jest dekoracją, bo to jest dekoracja, tak? Natomiast funkcją artysty, artystki jest jakieś zaszczepienie jakiejś refleksji, tak? W odbiorcy czy w uczestniku. Jakieś takie zatrzymanie się, pomyślenie, tak? Wydaje mi się, że to jest jakby clue uprawiania sztuki. Nienawidzą mnie, bo jestem Żydówką i feministką, zwłaszcza feministką. Słowa Kazimiery Szczuki z pewnością mogą wzbudzać bardzo różne emocje, skrajne emocje. Trochę tak jest też ze sztuką dotyczącą feminizmu. Bazujemy na emocji w tym przypadku? Ja myślę, że przede wszystkim, dla mnie sztuka w ogóle bazuje na emocji, więc jakby to jest taki najbardziej dla mnie czytelny sygnał, czy gdzieś to, co widzę na przestrzeni sztuki, jest oddziałuje na mnie, czy nie. I to jest jakby to, dla mnie osobiście, to jest bardzo mocno kwestia związana w ogóle z emocją, bardziej z emocją i tylko z emocją, a mało z rozumem. A jak reaguje pani na takie stwierdzenie, ktoś powie wyświechtane, ktoś powie niekoniecznie, że feminizm, sztuka kobieca musi szokować, musi wzbudzać właśnie jakieś skrajne emocje? Być może tak jest i można teraz dyskutować, dlaczego tak jest. Może jest właśnie dlatego tak, że przez bardzo, bardzo długi czas sztuka feministyczna jednak nie istniała tak naprawdę. Kobiety nie miały możliwości robienia sztuki, kobiety nie były artystkami, więc w momencie, kiedy sięgnęły po tą materię, która jest dla nich bardzo mocno taka pierwotna, bo wypływa bardzo mocno z nich, nagle wszystko zaczyna być szokujące, ponieważ przez tak bardzo długi okres czasu żyliśmy w przestrzeniach, kiedy te rzeczy po prostu nie były publiczne. Bardzo mocno żyły też, tylko w sferze tabu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv